dziewczyny. Dzisiaj pokażę Wam filmik z moimi nowościami kosmetycznymi, z paczkami głównie, które dostałam. Postanowiłam, że taki Wam trochę filmik, takie open boxy, żeby Wam pokazać, co niebawem będzie się ukazywało w moich filmikach, co możecie zobaczyć. Dzięki temu też możecie napisać, co chcecie w pierwszej kolejności usłyszeć. Przepraszam od razu za mój wygląd, ale ponownie jestem chora. Ostatnio non-stop choruję, to jest po prostu straszna. Tak, zawalne zatoki, pewnie widzicie to po oczach i słyszycie po moim głosie, no ale niestety, co zrobić, nie, nic z tym nie poradzę, staram się jakoś to leczyć, no ale niestety cały czas to nawraca. I dobra, przechodzę do sedna, zaczynam już po kolei od paczek. Także jeżeli chcecie którąś z tych paczek zobaczyć, czy kosmetyki z tych paczek zobaczyć w pierwszej kolejności w jakichś testach, mojej opinii, co nieco Wam już też powiem, bo część używałam, więc też już Wam mogę coś powiedzieć. I pierwsze co, to już pewnie widzicie, może paznokcie rzuciły Wam się w oczy, chyba najświeższą właśnie paczką, którą dostałam, była to paczka z Rimmela, w której były ich nowe lakiery Super Gel. I to są takie lakiery, gdzie macie krok pierwszy i krok drugi, który jest topem. I w tej chwili mam właśnie nałożony na paznokciach ten kolor, to jest kolor 041 Darling Dahlia, sorry, ale słyszycie. I na niego nałożonego top. I teraz powiem tak, po pierwsze trochę mnie zasmuciło to, że Rimmel nie wymyślił nowych kolorów, bo to są kolory, które w ich kolekcjach, jak pewnie już kojarzycie, były. To jest punk rock, bardzo kultowy, ten to jest podobny albo do tego Rain Rain Go Away, albo tego drugiego, bardzo identyczny, ten kolor się trochę inaczej nazywa, ale jest bardzo podobny. Te kolory już były, więc to są ogólnie powtórzenie kolorów, tyle, że nadanie im, nie wiem, czy czasem nie wszystkim, ale możliwe, że czasem w niektórych nadali nowe nazwy, w niektórych nie, i dołożenie topu. Teraz powiem tak, pewnie widzicie, że faktycznie te paznokcie się błyszczą jak paznokcie żelowe, wyglądają pięknie. I same lakiery są fantastyczne, ja lakiery Rimmela bardzo lubię. Co jest fajne, pokażę Wam to na topie, bo to od razu widać, tu jest fantastyczny pędzelek, bo tu jest tak jakby podwójny, no nie wiem czy to widzicie, ale jest jakby podwójny pędzelek, więc malowanie jest fantastyczne. Lakiery są super, natomiast top jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Po pierwsze, schnie bardzo długo. To schło, ja nie pamiętam kiedy mi ostatnio schły tak długo paznokcie. A nakładanie tego topu po to, żeby nałożyć na niego kolejnego Sash Vita, jest totalnie bez sensu jak dla mnie. Więc mam poodbijaną pościel, mimo że malowałam ponad 3 godziny przed snem paznokcie. Po Sash Vicie mi się to w życiu nie zdarzyło. A po drugie, mam pełno tych takich głupich bąbeleczków powietrza. Dawno naprawdę żaden top mi czegoś takiego nie zrobił, więc ja go na pewno puszczam dalej w świat i nie będę tego używała. Lakiery są fantastyczne, ja lakiery z Rimmela lubię i ten lakier sam w sobie zasychał całkiem spoko. Teraz po nałożeniu topu działa się masakra z tymi paznokciami. One, czego dotknęłam, no wszystko po prostu naprawdę, no wy tego nie widzicie, ale naprawdę paznokcie mam w takim dosyć kiepskim stanie, były malowane wczoraj. Więc tego topu raczej tak Wam nie polecam, możecie spróbować, ale ja za niego nie ręczę, natomiast lakiery są fantastyczne i same lakiery możecie spokojnie sobie używać. Dalej, kolejną paczką, którą mam, to jest paczka z kosmetyki dla... Ja o nich już dosyć długo słyszałam, dosyć dawno temu słyszałam, obserwowałam, interesowałam się, widziałam je też w Rossmanie, więc możecie je dostać, są dosyć tak ogólnie dostępne. Ja mam tutaj całą serię, chociaż nie wiem, czy całą, chyba nie całą serię, Niszcz Pryszcz i to jest płyn do mycia twarzy bez użycia wody, czyli ja go używam po prostu jako tonika, czy tam toniku, i naprawdę go zużyłam dosyć sporo. I mam krem na dzień i krem na noc, ich jeszcze nie używam, więc tutaj Wam za bardzo nic nie mogę powiedzieć. Natomiast mogę Wam pokazać opakowanie, że są fajne, bo są z pompką Airless, więc to jest super, daty ważności są całkiem fajne. Kosmetyki mają przede wszystkim super składy, oparte są o hydrolaty, o wody właśnie kwiatowe. No ten tonik uwielbiam, naprawdę jest bardzo fajny, normalnie używam go na płatek, już tak widzę, że go gdzieś z tyle zużyłam, więc naprawdę jest super, bardzo lubię go, jego... jakieś dzieci się drą. Bardzo lubię jego zapach, jest naprawdę bardzo fajnym tonikiem i ten już Wam mogę od razu z czystym sumieniem polecić, na pewno będę do niego wracać. Co do kremów nic nie mówię. Dalej dostałam też paczkę niespodzianek od firmy Norel, więc nawet nikt mnie nie uprzedził, że taką paczkę dostanę, ale dostałam, więc się bardzo cieszę, bo jak wiecie, Norel to jest jedna z moich naprawdę ulubionych marek kosmetycznych i powtarzam Wam to od bardzo dawna i na targach też się zaopatrzyłam w ich tonik ponownie i właśnie na targach dostałam próbkę kremu pod oczy i tutaj mam cały ten krem pod oczy, jeszcze go nie otworzyłam, bo i tą próbkę kończyłam i tam miałam jeszcze kilka innych próbek.
Ale mam ten kremik pod oczy i po próbce już mogę stwierdzić, że naprawdę jest fajny, sprawdza się super, więc myślę, że będzie kolejnym moim ulubieńcem, jak w sumie wszystko z marki Norel, jak dla mnie. Jeszcze nie spotkałam się z ich kosmetykiem, który by się u mnie jakoś tak nie za fajnie sprawdził. Więc to, dostałam też taki żel redukujący tkankę tłuszczową, więc zobaczymy, na pewno zaraz go wezmę w obroty, będziemy używać. Już powoli pokazujemy nogi, więc trzeba coś z tym zrobić, dodatkowo ją ujadrnić. I dostałam jeszcze dwa produkty, to jest Glycolic Acid i to jest krem wygładzający anti-age z kwasami AHA i ekstraktem z irysa. To już jest delikatnie przeciwzmarszczkowa sprawa i dodatkowo kwasy, więc bardzo fajnie. I tutaj jest jeszcze krem ochronny SPF 30, wysoka ochrona. Bardzo fajnie, że coś takiego przyszło. Tutaj widzę, że skład jest też fajny. Ogólnie dodatkowe substancje aktywne też są fajne. Więc myślę, że jak go otworzę na pewno teraz niebawem i będę testowała, jak się sprawdza. Myślę, że to jest spokojnie taki krem na dzień po prostu z filtrem, z tego co tu widzę, co on tam ma w swoim składzie. Więc kolejne nowości Norel, jak wiecie, no, uwielbiam, więc na pewno będą się pokazywały. I wielka paka od Taupy, to akurat wygrałam w jednym z konkursów od marki Taupa właśnie i mogłam sobie wybrać całą pielęgnację, chyba o wartości ona była, jeszcze nie mogę na siebie patrzeć, jak ja wyglądam po prostu fatalnie, chyba 250 zł mogłam sobie wybrać kosmetyki do pielęgnacji, natomiast miałam tam, wiecie, że musiałam wybrać jeden krem na dzień, jeden krem na noc, to takie trochę było nie do końca, bo wolałabym w sumie, skoro nie wiem, wygrywam nagrodę, gdzie mogę sobie sama to brać, no to chciałabym, wiecie, wybrać kosmetyki, które lubię, jak wiecie, ja też markę Taupę lubię, chciałabym sobie wybrać kosmetyki, które lubię, na przykład chciałabym sobie wybrać coś do ciała, a nie mogłam nic do ciała za bardzo sobie wybrać, tam zostało mi, nie wiem, 14 zł, to krem do rąk dobrałam, ale bardzo lubię ich kremie, ten balsam do ciała z czarnym różem jest fantastyczny, ten peeling, no nie mogłam tego dobrać, musiałam sobie wybrać krem do twarzy, krem na dzień, serum, cały pakiet pielęgnacyjny do twarzy. I lecąc po kolei, wzięłam ten żel micelarny do mycia twarzy i oczu, miałam go już kiedyś, sprawdził się u mnie super, był bardzo fajny, on jest taki delikatny, lubię go na dzień używać. Taupa Green Matowienie, taki, ta seria jest chyba dostępna w Biedronce, też mi się tak wydaje. No po prostu chciałam sobie przetestować, tego kremu akurat nie miałam, chciałam sobie przetestować, jak on będzie się sprawdzał na dzień. To jest trochę jakby taka tańsza wersja Taupy, tańsze są te kosmetyki, mają też inne opakowania, nie tuby, tylko są w słoiczkach, chociaż te słoiczki mi się bardzo podobają, bo to jest 50 ml, one są takie dosyć malutkie, mi się to bardzo podoba, więc będziemy testować. Dalej mam tak, nawilżające serum odprężające. Będziemy też. Nic jeszcze nie używałam stąd, także wam nic nie powiem. Taupa Dermo Face Futur. Nie, jak to jest? Dermo Face. A tu jest krem przeciw pierwszym zmarszczkom i to jest krem na noc. Zobaczymy, też nie miałam. Będziemy sprawdzać. Krem pod oczy z białym hibiskusem 30+, ten już miałam i jest fantastyczny, więc po prostu ponownie go sobie wzięłam. I jeszcze tonik matujący, bo tonik też, płyn micelarny i to jest nawilżający płyn micelarny. Ja bardzo lubię płyny micelarne, ogólnie z Taupy naprawdę są bardzo dobre. Szczególnie te duże pojemności, bardzo często w Superfarm są promocje i wtedy te duże pojemności się opłaca. Maskę Taupa Dermo Face Sebio i to jest jakaś nowość, to jest normalizująca maska, głęboko oczyszczająca z kwasami. I tam mi zostało jeszcze po prostu, nie wiem, kilka złotych do dobrania, więc wzięłam sobie ten krem do rąk odżywczy, krem kokon do rąk z czarną różą. Uwielbiam ten krem, po prostu uwielbiam tą serię, bo ona pięknie pachnie, dlatego ją sobie wybrałam. No i tu jeszcze dostałam jakieś tam próbki. W Taupie jest to też bardzo fajne, że zawsze od nich dostaniecie jakieś tam próbki. Nawet chyba jak robicie zamówienie, to można sobie wybrać, jakie tam próbki dostaniecie, więc to było wszystko z Taupy. Dobra, lecąc dalej, ja wam sobie pokazywałam, że co dostaje pudełko, to tak naprawdę jest piękniejsze, fajniejsze, bardziej ciekawe. Słuchajcie, jakie dostałam pudełko od Recibo i też nie wiedziałam, to też była paczka niespodzianka, ponieważ w ofercie Recibo, niedawno wam robiłam w ogóle recenzję kremu pod oczy, to wam podlinkuję. I w ofercie Recibo pojawił się nowy produkt, pojawił się olejek do twarzy i dostałam to w takim pięknym opakowaniu, jak to otworzyłam. W ogóle naprawdę firmy, tak jak teraz wysyłają paczki, to jest bajka. Ono było tak pięknie zapakowane z tą rzeczką, więc wiecie, już jest ten element odpakowywania prezentu, więc jest super.
Oczywiście tutaj była karteczka dla mnie, to mi się bardzo podoba. Jeżeli te kartki są personalizowane i tak dalej, super. I słuchajcie, otwieram i tak mówię w ogóle, o co chodzi, co się tu dzieje, bo też nie wiedziałam, że tą paczkę dostanę. I to była taka paczka wypchana po same brzegi. Niestety tubę rozerwałam i ją zniszczyłam, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina. Ale jak zawsze, przepiękne tuby i to jest nowy produkt właśnie marki i to jest olejek do twarzy. W ogóle jest bardzo duży ten olejek, ile on ma? 30 ml, a wydaje się tak jakiś wielki. Przepiękna butelka, naprawdę słuchajcie, zobaczcie jak to ekskluzywnie wygląda. Postawić to sobie naprawdę na półce w łazience, to jest coś cudownego. I skład ma też przeboski. Także naprawdę jest super. Na pierwszym miejscu jest olej migdałowy. Ja cały czas przypominam, że ten olej migdałowy może niektórych zapchać. Natomiast na mnie jakoś tak szczególnie nie działa, tym bardziej, że ja olejków teraz latem używam 2-3 razy w tygodniu. Użyłam go raz do tej pory i jego zapach jest po prostu przepiękny. Jest cudowny, on ma w swoim składzie też lawendę. Jest boski po prostu. Także jeżeli po takim pierwszym użyciu zapachu i tak dalej, to Wam mogę powiedzieć, dalej na pewno będzie recenzja. I następne co zobaczyłam to były kredki. Mówię w ogóle, o co chodzi z tymi kredkami? I słuchajcie, przechodząc dalej, jest jeszcze czekolada biała, wydaje mi się właśnie, że ona jest z lawendą, więc jest w ogóle, no, coś cudownego. Tutaj jest cały opis tego olejku, więc też przepięknie to jest wszystko zapakowane. Słuchajcie, no ja to doceniam, wiem, że są ludzie, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi. Są te kredki. Jest to, i nie wiem co to jest ogólnie, bo nie wiem czy to jest jakaś sól. Próbowałam to otworzyć, co nie pachnie jakoś, więc ogólnie nie mam pojęcia co to jest. Więc nie wiem, może się po prostu odezwę do marki, co to jest, co to... No nie wiem, nie mam pojęcia po prostu co to może być w tym małym flakoniku. I tu pod tymi wszystkimi skrawkami była jeszcze przepiękna ramka z lawendą. Ona na pewno znajdzie swoje miejsce w odpowiednim miejscu. Już wiem gdzie, co i jak, więc na razie troszeczkę poczekam, ale to wygląda tak jakby to było wyjęte z jakiegoś zielnika jeszcze, albo ręcznie, no nie wiem, no jest to przepiękny obrazek lawendy i coś tu jeszcze jest, to są chyba po prostu składniki, które są w tym olejku, więc taka przepiękna ramka, no piękny, piękny jest ten obrazek. I słuchajcie, tutaj jeszcze jest na pięknym papierze nadrukowana ta kolorowanka taka, która są teraz takie tak bardzo popularne i to jest celebruj każdą chwilę, spokojnie można sobie to pomalować, oprawić w ramkę też, albo się po prostu pobawić. No super, naprawdę super, super paczka. Dawno takiej fajnej paczki nie dostałam, naprawdę marketingowo recibo, trochę się tym interesuję, trochę w tym działam i po prostu widzę, że tutaj marketingowo naprawdę coś fantastycznego, także że ta paczka z recibo po prostu wymiata i jest petardą. I ostatni box, który mam, to jest Happy Box z Farmony, no też jedno z piękniejszych pudełek, jeżeli chodzi tutaj o wzornictwo, bo naprawdę jest, wzór jest przepiękny, ono też na pewno znajdzie później swoje miejsce, bo jest przepiękne. I po otwarciu tego pudełka, ja jeden produkt mam w użyciu w łazience i jest to suchy szampon pokrzywowy, którego no tutaj po prostu już nie mam. Ale jest bardzo dobry, jak na suchy szampon, naprawdę, jeżeli macie skórę głowy, która lubi się podrażniać, z którą jest coś nie tak, z którą się coś dzieje, to spokojnie tamten suchy szampon Wam polecam. Na pewno będzie jeszcze recenzja, więc ze spokojem zobaczycie. I w tym boksie miałam jeszcze taki dezodorant do stóp dla kobiet, 4 w jednym. Bardzo fajnie, no zaczyna się sezon, gdzie no i się poty, stopy pocą i ty się obcierają, gdy coś się dzieje, kiedy trzeba je odświeżyć. Przede wszystkim bardzo ładnie pachnie, ma taki delikatny kobiecy zapach. Więc super. I on jeszcze zapobiega grzybicy i poceniu się stóp, więc fajnie. Tutaj też był balsam do mycia rąk, myślę, że go niedługo postawię, żeby go testować, ale chciałam Wam go jeszcze tutaj pokazać. I on pachnie przepięknie, to jest wiśnia i żurawina i on pachnie tak pięknie, że... O Jezu, pachnie jak jogurt wiśniowy, autentycznie pachnie jak taki jogurt wiśniowy, więc od razu chciałoby się go zjeść. Tutaj były jeszcze ampułki jantaru, ja tego nie widziałam, to jest chyba, znaczy te wszystkie produkty to są nowość, ale to jest chyba taka nowość, bo ani o tym nie słyszałam, ani nie widziałam. I już po tym filmie dzisiaj zabiorę się do testowania tego i zobaczymy jakie to daje efekty. O kuracji z jantaru pewnie większość z Was słyszała, a tutaj jest taka kuracja tylko, że w ampułkach, więc zobaczymy. O, widzicie, są ampułki, jest aplikator, będę wcierać. Zobaczymy, co to da, czy mnie nie podrażni. I do tego był jeszcze właśnie ten suchy szampon i próbki. Jedną próbkę już zużyłam, to był balsam do ciała.
I tu jeszcze są takie trzy próbeczki. Więc ten box z nowościami jest bardzo fajny. Bardzo chętnie Wam pokażę te nowości. Zobaczymy, jak się spiszą. No, z suchego szamponu jestem bardzo zadowolona. Musiałam go już użyć, musiałam wkroczyć do akcji i naprawdę się sprawdza. Jest bardzo fajny. I to wszystko. To wszystkie nowości, które ostatnio... O! Które ostatnio dostałam i które Wam chciałam pokazać. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć w pierwszej kolejności. Pa, pa!